Z Opolem jestem związana od kilkunastu lat, ale nie często mam okazję nocować w hotelach stolicy regionu. Tym razem postanowiłam zrobić wyjątek, ale dla miejsca absolutnie legendarnego – Hotel Festival. To tutaj zjeżdżają gwiazdy estrady goszczące na największym w Polsce święcie piosenki. Aura tego miejsca sprawia, że wyobraźnia pracuje. Zastanawiam się, kto w tym apartamencie spał przede mną. A może to właśnie tutaj, w tej łazience, odbywały się legendarne kąpiele w szampanie? Sprawdzimy. Hotel, apartament przywitał nas bukietem pięknych słoneczników i właściwie to już wystarczy, żebym poczuła się jak gwiazda polskiej sceny muzycznej. Widzę ciepłe brązowe barwy, więc momentalnie czuję, że ładuję tutaj akumulatory. Przestronny apartament, klimatyczne lampki, właściwie czego chcieć od hotelowego pokoju więcej. Zerknęłam, przechodząc do sypialni i już widzę, że to mogłoby być moje miejsce. Apartament również utrzymany w ciepłym klimacie, ciepłym, chociaż surowym. Wygodne łóżko, podwójne. To jest pewna ciekawostka, bo wprawdzie tutaj mamy standardowe łóżko, ale w związku z tym, że Hotel Festival często wybierany jest nie tylko przez gwiazdy estrady, ale też przez sportowców, to możecie zażyczyć sobie pokój ze specjalnym ponad dwumetrowym łóżkiem i wtedy nawet, jeżeli trzeba przenocować koszykarzy, którzy wzrostem znacznie przekraczają moje skromne możliwości, nie jest to kłopot, można się wygodnie wyspać. Niewymiarowe czy wymiarowe, ale za krótkie łóżko może być prawdziwym utrapieniem. Hotel Festival na to jest gotowy. Z drugiej strony, jeżeli przyjedziecie tutaj na przykład na rodzinny wypad do stolicy polskiej piosenki, chcecie spędzić wspólnie weekend, a może i dłużej w Opolu, to możecie na przykład poprosić o łóżeczko dziecięce, o dostawienie takiego łóżeczka, które sprawi, że i wasi mali towarzysze podróży również będą w stanie komfortowo się wyspać. Zresztą to, co zwróciło moją uwagę właśnie w tym hotelu, to to, że wychodzą bardzo mocno frontem do małych klientów. Jest na dole piękny kącik zabaw, gdzie można miło spędzić czas. W restauracji jest menu, które również sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających małych gości. Plusem tej miejscówki z całą pewnością jest lokalizacja. Jeśli nie lubicie korków, a kto je lubi, to Hotel Festival położony jest w takim miejscu, blisko zjazdu z autostrady, że nie musicie przejeżdżać przez centrum miasta, czy wjeżdżać do centrum miasta, żeby po prostu odpocząć. Z drugiej strony jest to tak niewielka odległość od tego ścisłego centrum, gdzie czekają na was atrakcje, że dotarcie również nie będzie wielkim problemem. Bez względu na to, czy przyjedziecie tutaj na rodzinny wypad, czy w interesach, na miejscu jest basen z podgrzewaną wodą, jest sauna, więc atrakcji, które umilą wam nawet deszczowy dzień, z całą pewnością nie zabraknie. Za tymi szklanymi drzwiami znajduje się łazienka, tak jak obiecałam. Sprawdzimy, czy są tu jakieś ślady tych legendarnych kąpieli w szampanie. Po szampanie ani śladu, ale nic straconego. To od waszej fantazji zależy, jak spędzicie czas w Hotelu Festival. Zanim pokażę wam, jakie atrakcje czekają na was w okolicy, spróbujemy rozwikłać zagadkę. Kto spał w pokoju, który wybrałam na dziś? Dzień dobry. Kto zajmował wcześniej apartament, który wybraliśmy na dziś? Niestety zagadka do końca nie zostanie rozwiązana, ponieważ dla nas najważniejszy jest komfort naszego gościa. Ale mogę zdradzić, że są to goście z Polski i z zagranicy i każdy u nas czuje się jak gwiazda. Po sąsiedzku warto zajrzeć do parku sportu, gdzie sportowe emocje mogą przeżywać zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Czego tutaj nie ma? Jest boisko wielofunkcyjne, które sezonowo staje się lodowiskiem. Jest ścianka wspinaczkowa, pump track, podwieszona bieżnia i wiele, wiele innych. Jeśli tylko lubicie sportowe wrażenia, to miejsce z całą pewnością jest dla was.
Jeśli do Opola przyjeżdżacie z rodziną, wizyta w ogrodzie zoologicznym to obowiązkowy punkt na mapie waszej podróży. Widziałam podobne obiekty w kraju i na świecie, ale jedno mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć. Z całą pewnością Zoo Opolskie to jedno z najpiękniejszych tego typu miejsc. Na niespieszne spacery po pięknie zaaranżowanych alejkach możecie zarezerwować nawet cały dzień. Jedno jest pewne, nuda wam nie grozi.